Było pięć co najmniej gatunków żyjących razem z nami, i wszystkie one po spotkaniu się z nami wymarły. Radio naukowe. Czy to więc nasza wina? Czy to homo sapiens wyniszczył inne gatunki człowieka? Dlaczego zniknęli nie tylko neandertalczycy, ale i denisowianie czy hobbici? W tym odcinku posłuchacie o zawiłościach ludzkiej ewolucji. Słuchacie Radia Naukowego, a ja nazywam się Karolina Głowacka. Jeśli podoba Wam się ten podcast, to możecie go wesprzeć na patronite.pl ukośnik radionaukowe. Dziękuję. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 115. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long Time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio Naukova. Włączy wiedzę. Studio Radia Naukowego odwiedził dr Marcin Ryszkiewicz, geolog, ewolucjonista, autor takich książek jak Homo Sapiens, Meandry Ewolucji czy Okruchy Ewolucji Tajemnice Historii Naturalnej. Dzień dobry, panie doktorze. Witam panią. Powiem panu szczerze, że historia ewolucji człowieka jest tak skomplikowana, że ja się w tym po prostu gubię. A pan się w tym nie gubi? Ja już się z tym dawno zgubiłem. I myślę, że im bardziej się gubimy tym też lepiej świadczy o naszym rozeznaniu ewolucji człowieka, bo ona była prosta na początku XX wieku, a potem już było tylko gorzej. A dzisiaj to już jest zupełnie źle, ale to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze, bo trudno było oczekiwać, że powstanie takiego gatunku jak człowiek będzie proste, bo to nie jest prosty gatunek, to jest wydarzenie na skalę kosmosu. Tak pan sądzi? No tak, na pewno. No wielu uważa, że to może być jedyny gatunek inteligentny, bo nie żywy. Żywych pewnie jest w kosmosie dużo, ale inteligentny, to znaczy taki, który zastanawia się nad własnym istnieniem i właśnie ewolucją, to być może jest jeden. W każdym nie mamy żadnych. Śladów, by było inaczej. A powinny być takie ślady, gdyby takie gatunki istniały, bo gdyby istniały, to znaczy, że istnieją znacznie dłużej od nas. Bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy trafili na gatunek, który powstał dopiero co. Więc one musiałyby istnieć od dawna. No a wiedząc, jak szybko postęp technologiczny następuje od pewnego momentu, w naszym przypadku to tak. Od kilkudziesięciu lat. Na zaledwie. początku jesteśmy dopiero. No to jest, to jest właśnie chwila, sekunda dosłownie. No to nie moglibyśmy trafić na taką samą chwilę gdzie indziej w kosmosie. Tam musiałyby istnieć gatunki, które istnieją, znaczy taki gatunek, który istnieje od milionów lat. A przyrost technologiczny, od momentu, kiedy ta krzywa wzrostowa zakrzywia się do pionu, jest tak szybki, jak byłem małym chłopcem, to pisałem piórem, atramentem i stalówkami. Miał pan kałamarz? Znaczy, no, kałamarze były na ławkach w szkole. Wszystkie ławki miały kałamarze. To było niedawno, a dzisiaj no, wiadomo, jak jest. Ten przyrost jest po prostu nieprawdopodobny, więc a będzie przyspieszał, a nie zwalniał. No ale wie Pan, odległości w kosmosie też są nieprawdopodobne, więc może po prostu jest tak, że nie ma szansy, żeby się jedni z drugimi skontaktowali. No więc wedle astrobiologów, astrobiologów z jednej strony, a darwinistów z drugiej strony. Darwiniści mówią, że. Gatunki mają tendencję do ekspansji, jeżeli, jeżeli odnoszą sukcesy ewolucyjne. No nasz gatunek jest najlepszym przykładem. Zaczął się gdzieś we wschodniej Afryce albo Północnej Afryce i tylko tam, no a dzisiaj jest wszędzie. Właśnie poprzez tą ekspansję na wszystkie tereny, które się nadają do zamieszkania, a w przypadku inteligentnego gatunku wszystkie tereny nadają się do zamieszkania, bo to on sobie stwarza środowisko. Dzisiaj wkraczamy od pewnego czasu, od kilku dekad w erę ekspansji poza Ziemią. Akurat wczoraj był ten. Udany eksperyment uderzenia w asteroidę. To jest tylko jeden z przykładów takiego zupełnie niezwykłego rozwoju tej technologii. Za kilka lat, do dziesięciu, może do kilkunastu, będziemy na Marsie. Za kilka będzie kolejne lądowanie na Księżycu. A nie było go do ostatnich dwóch dekad tylko dlatego, że no nie warto powtarzać tego samego, ale teraz to moglibyśmy co tydzień lądować na Księżycu, gdyby była taka, może nie konieczność, ale użyteczność. Także ta ekspansja jest szybka. No i wedle właśnie egzobiologów, naturalną konsekwencją tej ekspansji jest zajęcie najbliższych ciał kosmicznych, które dają możliwość istnienia życia. Ale znowuż, no Mars nie daje takiej możliwości dla ludzi, a mimo to. Elon Musk na przykład już zbiera chętnych, a chętnych jest bardzo dużo do lotu na Marsa w jedną stronę, bo tam można sobie stworzyć takie warunki, Niekoniecznie przystosowując Marsa do naszych celów, choć i to jest możliwe, terraforming, czyli przekształcanie planet. Jest znany od dawna. Ale panie doktorze, no to przecież my się obracamy teraz w przestrzeni naszego układu słonecznego, a samych gwiazd w drodze mlecznej są setki tysięcy, a tych galaktyk są nie wiadomo i jakie liczby. No to gdzie tam przecież my w jakiejś innej galaktyce nie ma opcji w ogóle, żeby jakikolwiek, nie wiem jak, inteligentny gatunek się z nami dogadał. Ja miałam o przyszłości z panem rozmawiać, a o przyszłości rozmawiamy. No tak, tylko że pomysł, że my spotkamy UFO na Ziemi, jest pomysłem XIX wiecznym. Żaden rozsądny gatunek nie wyśle swoich przedstawicieli na wyprawę, która będzie trwała lata świetlne. Natomiast wyśle sygnały i te sygnały mogą zakodowany w sposób stworzyć. Nie żywe organizmy, tylko jakieś inteligentne maszyny na Ziemi. To znaczy, oni wyślą kod, który tutaj zostanie przekształcony, na przykład, przekształcony w jakieś um, istoty cybernetyczne czy, czy inne tego rodzaju, i to one będą ewentualnie eksplorować inne galaktyki. Ale nie ma co o tym mówić. Ja tylko powiedziałem przy, tak przy okazji, że no bardzo wielu uważa, że albo ludzie są jedynym gatunkiem inteligentnym we wszechświecie, a wtedy to naprawdę no, trzeba by przyjąć, że powstanie takiego gatunku było skrajnie trudne ewolucyjnie i skrajnie mało prawdopodobne. A jeśli nie, no to rzeczywiście te inteligentne formy życia istnieją. I to nie na najbliższych galaktykach, bo te byśmy już dostrzegli. Tylko na jakichś bardzo odległych galaktykach. Więc nie ma co sobie zaprzątać tym głosem. Zgoda głos. co do tego, że człowiek jest gatunkiem wyjątkowym. Wróćmy na chwilę do tego, co pan powiedział o rozwoju naszego rozumienia ewolucji człowieka. Na początku XX wieku ta wizja była... Prostsza, bo ona była jaka? Liniowa? Tak sobie to wyobrażaliśmy? No tak, dlatego, że na początku XX wieku znaliśmy trzy gatunki bliskie człowiekowi lub człowieka: no. Homo sapiens, czyli nas, Homo neandertalensis, czyli neandertalczyka, i Homo erectus, odkrytego na przełomie XIX i XX wieku. I tyle. Skoro znaliśmy trzy gatunki, to żeśmy je sobie połączyli, wiadomo było, tak mamy trzy kropki, to da się je połączyć jedną linią. Ale jak mamy kilkanaście kropek, a wiemy, że ich jest więcej, to nie da się ich połączyć jedną prostą linią. No i wtedy zaczynają się kłopoty. Także tak na początku XX wieku wizja ewolucji człowieka była prosta. Przy czym odkrywaliśmy w odwrotnej kolejności czasowej. To znaczy, Nandertalczyk był odkryty najpierw, ale był bardzo młody. To wiadomo było od początku i był w Europie, a wydawało się, że wielu się wydawało, że Europa była kolebką ludzkości. No a potem został odkryty tak zwany czyli dzisiaj homo erectus, na je, daleko, tysiąca kilometrów od Europy, na Jawie i był starszy. I był bardziej prymitywny, to znaczy mniej spokrewniony z człowiekiem, bardziej odległy od człowieka, na przykład miał znacznie mniejszy mózg niż Neandertalczyk i był starszy. No więc uznaliśmy, że najpierw powstał homo erectus, z niego wyłonił się Neandertalczyk, zresztą one były dość podobne do siebie. Naz no Neandertalczyka w Europie powstał Homo sapiens proste. No ale jak się potem okazało, wszystko było inaczej, a dziś to wiemy, że nic nie wiemy. Znaczy nie, dziś wiemy, że wiemy bardzo dużo, ale tak dużo, że nie da się tych kropek ze sobą połączyć. Po prostu, bo tych kropek stało się bardzo wiele, no i się nie, nie dają ułożyć w żaden rozsądny taki... Proces liniowy, który prowadziłby od punktu zero do tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy. A jest ciekawe, że zaczęliśmy od jednego gatunku. No na pewno to jakiś był jeden przodek bardzo daleki człowieka, i skończyliśmy na jednym gatunku, czyli dzisiaj. Jeden I... przodek człowieka w znaczeniu, wspólny przodek człowieka i, i szympansa, tak? No nie wspólny przodek człowieka i szympansa, bo wtedy. No, no to no tak, 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 to moglibyśmy dojść do początku życia, życia na Ziemi. Też był jeden gatunek. Nie, pierwszy właśnie gatunek, który już nie był w bezpośrednim związku z szympansami i jego linią. Chomininy, mówiąc tak ogólnie, bo. Nawet drzewo rodowe człowieka jest bardzo skomplikowane i niejasne. Ale mówiąc po polsku jest to łatwiej, bo po angielsku czy po łacinie słowo homininy ma wiele odmian. Właśnie wspólne z szympansami, wspólne ze wszystkimi małpami człowiekokształtnymi, to wszystkie mają ten sam e, rdzeń, hominin. A potem są homininy, hominina, homininy, różnie. Ale w każdym razie te homininy, które oderwały się od linii, prowadzącej do szympansa, to są te właśnie nasi bezpośredni przodkowie. I mówię o pierwszym z tej linii homininów, prowadzącej już tylko do człowieka, a nie do szympansa. No więc był jeden taki gatunek, musiał być jeden. To znaczy było wiele pewnie gatunków, ale tylko jeden dał początek również naszemu gatunkowi. No i skończyliśmy na jednym. To jest bardzo rzadki przypadek, jeden z tych setek niezwykłych zjawisk, które towarzyszyły naszej ewolucji. Bo w każdym innym przypadku, tak jak mamy bardzo dużo gatunków psowatych, czy kotowatych, czy niedźwiedziowatych i tak dalej, tak człowiekowatych w tym sensie dzisiejszym, czyli tych homininów, no, zaczęliśmy od jednego i skończyliśmy na jednym. To też pokazuje, że ten jeden, na którym skończyliśmy, jest wyjątkowy. On właśnie dlatego jest jeden, że nie może istnieć wiele gatunków inteligentnych na jednej planecie. Tak się wydaje. To jest nawet taka hipoteza jednego gatunku, że w momencie, kiedy powstał po raz pierwszy gatunek inteligentny, to inne, które też mogły być inteligentne, ale takim na bardzo niskim poziomie inteligencji, musiały mu ustąpić miejsca. No i ustąpiły. Rzeczywiście, myśmy wykończyli wszystkie inne formy homininów, które żyły. Razem z, z nami, ale z nami przed dziesiątkami tysięcy lat, bo na jednej małej planecie nie ma miejsca, tak się wydaje, na wiele gatunków, na, na wiele, na dwa nawet gatunki inteligentne. Bo co? Roznieślibyśmy tę planetę? Za dużo byśmy. Z... Taka jest koncepcja. To jest koncepcja związana z. Pojęciem Taka niszy ekologicznej, mhm. że w tej samej niszy ekologicznej nie mogą istnieć dwa gatunki, które zajmują tą samą niszę ekologiczną. No między innymi dlatego, że niszę ekologiczną definiuje się właśnie poprzez gatunek, który ją zajmuje. Nie ma niszy ekologicznej zajmowanych przez. bo to jest z definicji nawet niemożliwe. Nisza ekologiczna definiowana przez gatunek, który ją zajmuje. No otóż naszą niszą ekologiczną, jak już powiedzieliśmy, jest właściwie cała Ziemia. Poza oceanami. To teraz tak, oczywiście to jest mega gdybanie, ale gdyby był inteligentny gatunek na podobnym poziomie jak człowieka, to może w oceanach dałby radę żyć. No tak, to wtedy tak. I są oczywiście takie koncepcje, tylko że ten gatunek... W oceanach by nie żył. Wydaje się, że do istnienia inteligencji na Ziemi przynajmniej potrzebny był ogień. Od... Źródło energii. Prometeusza to wiemy, mm -hmm. że bez ognia prawdopodobnie nie byłoby gatunku inteligentnego. Również bez elektryczności, tylko to później. Otóż do tego się nie nadaje ocean. Nawet gdyby był, gdy taki, Wczesnej inteligencji, gatunek w oceanach. A są gatunki w oceanach, które są na znacznie niższym, ale uważam je za inteligentne. I to nawet niekoniecznie kręgowce, bo również ośmiernice są niezwykle inteligentnymi mięczakami, i są koncepcje, że one mogły. Wytworzyć inteligencję. Jest cała masa książek pokazujących taki alternatywny świat, jaki mógłby powstać, w tym alternatywny świat inteligentnych właśnie ośmiornic. Ale one by od momentu, kiedy uzyskałyby pewną inteligencję, wyszłyby z oceanów. Jest taka książka. Byłaby wielka wojna między. I wtedy by jeden z nich, nich wyparł drugiego. Bo mhm. no, tak jak mówię, nikt tego raczej nie podważa, że. Taki naprawdę inteligentny gatunek, to może być tylko jeden na Ziemi, tak jak się to rzeczywiście stało, a było wiele takich podejść do inteligencji wśród homininów i nie tylko wśród homininów. No, właśnie w oceanach delfiny są dobrym tego przykładem. Nie ma szans na świat Tolkiena, gdzie są krasnoludy, hobbici, elfy, ludzie. Jest, ale na wczesnym etapie. Zresztą odkryliśmy ten świat naprawdę istniejący. Hobici to nie tylko nazwa Stolkiena, ale to też nazwa z paleoantropologii, nazwa gatunku żyjącego na wyspie Flores i to żyjącego w towarzystwie innych niezwykłych gatunków. Na jednej wyspie, ale ona właśnie jest izolowana od reszty. To jest możliwe. Ale kiedy na Flores pojawili się ludzie, to te hobity. Które tam żyły długo, bo pewnie z milionat. i żyły też bardzo niedawno, bo one wymarły. Wydawało się na początku, że wymarły około 12 tysięcy lat temu, czyli w czasach, kiedy pierwsze miasta już powstawały na Bliskim Wschodzie. Teraz wydaje się, że one wymarły nieco wcześniej 50 tysięcy lat temu no ale to wszystko jest w czasach, kiedy nasz gatunek już od dawna istniał na Ziemi. Tylko że one żyły na jednej wyspie. Hobici. I to na tej wyspie żyły też gigantyczne szczury, miniaturowe słonie, czyli taki rzeczywiście. Baśniowy świ świat. Baśniowy świat, ale baśniowy, który istniał naprawdę. Potem odkryto innych hobbitów żyjących na wyspie Luzon na Filipinach. Mniej więcej w tym samym czasie co hobici, którzy warto powiedzieć, że chociaż żyli współcześnie z nami, z naszym gatunkiem, to mieli na przykład trzykrotnie mniejsze mózgi od naszych, czyli mózgi wielkości szympansich, a mimo to wytwarzali narzędzia, polowali na te właśnie miniaturowe słonie, a także potrafili prawdopodobnie, jeśli nie wytwarzać, to przynajmniej ujarzmiać ogień, bo znamy ich paleniska. Byli inteligentni, bo tak się mniej więcej inteligencję człowieka definiuje. Właśnie poprzez ogień, głównie, bo to jest pierwszy taki wybitny wynalazek, który pozwala na całą kaskadę następnych zdarzeń. Że to jest bardzo trudne, to wystarczy powiedzieć, że nikt z nas żyjących dzisiaj nie jest, nie potrafisz znieść ognia. O, teraz to pan różnych prepersów i skautów obraża. No tak, no ale to oni się muszą bardzo długo tego uczyć. Nikt... Z internetu. Oczywiście, znaczy nikt nie mając zapalniczek, zapałek i tak dalej. Tego się praktycznie nie da zrobić. To jest strasznie trudne. No poza właśnie z jakimiś survivalowcami, ale oni się muszą tego, podobnie jest z narzędziami kamiennymi. My nie jesteśmy w stanie takich narzędzi kamiennych zrobić, jak oni potrafili wykonywać. To do tego trzeba wielu miesięcy bardzo żmudnych... Z młodej nauki. Być może dlatego oni mieli takie duże mózgi, większe od naszych, nie mówię o hobitach, tylko mówię o Neandertalczykach i o wczesnych Homo Sapiens. Oni byli pewnie bardziej inteligentni od nas, bo oni musieli to wszystko sami wymyśleć i sami zrobić, a my dzisiaj kupimy sobie zapałki w sklepie i potrafimy... No nie, no ale jak byli bardziej inteligentni, jakby byli bardziej inteligentni, to oni by latali w kosmos, a nie my. Nie, bo jest inteligentnia osobnicza i inteligencja społeczna, my jesteśmy inteligentni, bo my uczymy się w szkole, czego się uczymy w szkole? Tego, co właśnie wcześniejsze pokolenia wymyśliły, a te wcześniejsze pokolenia wymyśliły to, co wymyśliły od nich wcześniejsze pokolenia i tak dalej. My nie jesteśmy indywidualnie inteligentni, albo w każdym bardzo niewielu z nas zresztą. Wystarczy popatrzeć, jak ludzie głosują w, w różnych krajach. Nie mówię oczywiście o naszym, na różnych ludzi. Przecież nie głosują kierując się inteligencją, tylko głosują kierując się najbardziej nierozumnymi wyborami. No, bardzo mało, które społeczeństwa wybierają sobie ludzi szczególnie inteligentnych. Odwrotnie. Ale może pomińmy ten temat. Tak, bo nasza racjonalność to jest temat na osobną rozmowę. Hobbici, zdaje się, na początku XXI wieku odkryci. I te ostatnie dwie dekady, rozumiem, że to był jakiś taki czas, kiedy nam się ten obraz i bardzo pomieszał. Bo kogo jeszcze odkryliśmy? Och, bardzo dużo. Tylko dużo nie, nie wiem, czy można powiedzieć gatunków. Wie pani, my nie wiemy, co to jest gatunek homo sapiens. Notabene, no ale jak... jak nie wiemy, pan jest homo sapiens, ja jestem homo sapiens, no to jakby A człowiek, to, jaki ale jest skąd pani to wie? No, mogę... W Nie <laughs> <ma. śmiech> bo definicja gatunku to, że to są... <laughs> mogę się skrzyżować z innym homo tak, sapiens, no na Ale na, to pani na pewno potomstwo. wie, że mogła się, mogłaby się skrzyżować na przykład z tesmańczykami? Oni wymarli już. Mogłabym czy nie? Tak, dlatego że Anglicy, zanim oni wymarli, a właściwie zanim zostali przez Anglików wybici do nogi, to się z nimi trochę pokrzyżowali. Także dzisiaj są te krzyż... istnieją potomkowie Tasmańczyków, którzy uważają, że są Tasmańczykami, nawet próbują odtworzyć ten lud. Ale zwracam pani uwagę, że istniało w przeszłości a i dzisiaj poniekąd wiele ludów, które nie krzyżowały się ze względów ideologicznych, były nawet obłożone karą śmierci. przypadki krzyżowania się tego ludu z innymi ludami. Nie będę wymieniał, no tak, ale wiemy Ale technicznie wiemy to. mogłyby, więc z perspektywy biologicznej. Otóż nie mogłyby, no bo jeżeli groziło za to kara śmierci... No ale to pan to kulturowo znaczy, że nie... mówi, a biologicznie, no gatunek... A to właśnie jest wie. biologiczne. Widzi pani, to jest... Ale dobra, to jest tak skomplikowany proces, że może nie warto go tutaj omawiać. Ale nasza natura biologiczna jest w, w ogromnej mierze kulturowa. Jeżeli istnieją kulturowe zakazy krzyżowania się między ludami, to mamy barierę. No, właśnie międzygatunkową. No bo co to znaczy, że oni się nie mogą krzyżować? To znaczy, to znaczy, że należą do różnych gatunków. Ja kiedyś w jakiejś książce napisałem, że to są, w naszym przypadku, należałoby mówić o gatunkach kulturowych. No bo faktycznie, biologicznie to jakby ich zmusić, to oni by mogli. Tylko zwracam uwagę, że jak zmusić na przykład lwy i tygrysy, to one też mogą. Tylko one tego nie robią, dlatego że im. Właśnie takie kulturowe, tylko na ich poziomie kulturowe zakazy tego uniemożliwiają. W przypadku ptaków jest wiele gatunków, które się nie krzyżują dlatego, że inaczej śpiewają. No to jest dokładnie to, że my mówimy różnymi językami. Te różne języki na też powstały głównie po to, żeby osłabić możliwość krzyżowania się między Gatunkami kulturowymi. My mówimy o tym krzyżowaniu, ja tylko przypomnę, dlatego że to jest popularny sposób rozdzielania gatunków, właśnie jeśli się można krzyżować w danej grupie, no to uważa się, że to jest wspólny gatunek, a jeśli nie, to nie. Ale jak widzimy, jest to bardzo płynne. Te lwy i tygrysy to dla mnie było duże zaskoczenie, to wyczytałam u pana. No ale przecież człowiek i neandertalczyk również się krzyżowali, no to jest jasne, jest to pewność co do tego. Proszę pani. W, A w podręcznikach jest czy osobne gatunki? Przeżywanie już dawno przestało być jedynym kryterium wyróżnienia gatunków. To jakie są te No krytyki? właśnie jest wiele razem, one wszystkie razem powinny być możliwe do zastosowania. No na przykład ekologiczny. Gatunki zajmują pewne nisze ekologiczne i jeżeli zajmuje tą niszę, to się do niej przystosowuje ściśle oraz ją przystosowuje często do własnych potrzeb. To się nazywa Koncepcja konstrukcji nisz. Są kryteria ewolucyjne. No, gatunek to jest właśnie coś takiego, co wyłoniło się z innego gatunku, i mamy ten ciąg przodków i, i ich potomków. Jest podobno, bo. Różni ludzie różni liczą, ale dobrze ponad 100 definicji gatunku istniejących obecnie. I tylko właściwie wszystkie razem mówią o tym, czym jest gatunek. A w przypadku człowieka dochodzi do tego kryterium kulturowe. No właśnie to, które albo sprzyja krzyżowaniu się gatunków, albo uniemożliwia. Czasem uniemożliwia całkowicie. Ale też odpowiadając wprost na to pytanie, mamy sześć gatunków pawianów, które są dobrym takim przykładem. Podobnej do ludzkiej ewolucji, bo one to są małpy, które zeszły z drzewan na Ziemię i na Ziemi funkcjonują tak jak nasza linia Rodowa i bardzo mało innych. Właściwie no, pawiany są właściwie jedyną taką dobrą analogią do człowieka. Otóż mamy sześć gatunków wyróżnionych obecnie, bo było w przeszłości więcej wyróżnianych. Mamy sześć. One zajmują tylko Afrykę i częściowo Półwysep Arabski. Otóż one są wyróżniane, bo morfologicznie się od siebie różnią, no i się raczej ze sobą nie krzyżują w przyrodzie. Ale wszystkie sześć na granicach zasięgów tych gatunków się krzyżują ze sobą. To znaczy, są takie formy zmieszane, znane na wszystkich granicach pomiędzy tymi gatunkami. No więc one się nie krzyżują, bo zajmują własne nisze, ale jeżeli je, że tak powiem, wepchnąć we wspólną niszę właśnie na granicach, to się krzyżują. To samo z lwami i tygrysami. Jak je wepchnąć do ogrodów zoologicznych, gdzie nie mogą sobie własnych nisz zająć, to tam się krzyżują. Meandrujemy w rozmowie niemalże jak ewolucja. Wróćmy do naszych... Uznajmy, że gatunków, które zostały właśnie odkryte w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Hobbici, to o nich mówiliśmy. Kto jeszcze? Denisowianie? Ciekawi? Tak. Denisowianie najpierw odkryci w jednej jaskini. Denisowa, właśnie, na Ałtaju. A potem odkryci w formach paleontologicznych w Tybecie. A potem, czy tam teraz, odkryci ale już nie poprzez skamieniałości, tylko poprzez geny. Głównie na Nowej Gwinei, wśród Papuasów, a potem też wśród aborygenów australijskich, gdzie okazało się, że mają bardzo dużo genów denisowieńskich. Tylko, że autorzy tego odkrycia długo się zastanawiali, bo rzeczywiście... To od. A no co oni zresztą, tam odkryli zresztą. No to tak. oni odkryli też geny, a nie, bo co prawda były tam znana jedna kości, dwa zęby, ale one były trochę dziwne, ale dziwnych takich to mamy mnóstwo. Natomiast udało się z nich wyekstrahować geny i te geny nie pasowały ani do Homo sapiens, ani do Homo neandertalensis, neandertalczyka, którego geny były już znane wtedy. I na podstawie genów odkryto ten właśnie co, gatunek. Autorzy się zas długo zastanawiali, czy nazwać go nazwą łacińską, systematyczną, na przykład Homo... Autalenzis, tak Rosjanie nazywają do dzisiaj ten właśnie nie wiadomo, ale uznali, że no nie wiemy, czy to był inny gatunek, więc nazwali go Denisowianami, ale bez podawania nazwy gatunkowej. I do dziś nie wiadomo, czy to jest, znaczy nie, czy to jest, bo, bo tego, bo jak mówię, no nie ma jednej definicji gatunku, tylko czy należy wyróżniać inny gatunek. Wiemy na pewno, że Denisowianie którzy mieli odrębny genotyp od naszego i odrębny genotyp od nandertalskiego, choć bliższy nandertalskiemu niż nam. Otóż wiemy, że Denisowianie mogli i chcieli krzyżować się zarówno z homo sapiens, no bo mamy ich geny wśród papuasów i aborygenów, ale na przykład my nie mamy ich genów, ani ja, ani pani na pewno nie mamy ich genów albo jakąś zupełnie śladową ich liczbę. Ale Neandertalczyków mamy. Ale Neandertalczyków mamy, co więcej, Denisowianie mają geny neandertalskie, Neandertalczycy mają geny denisowiańskie, a nawet odkryto w tej jaskini. Co więcej, w tej jaskini Denisowa wiemy, że żyły trzy gatunki homininów. Właśnie Denisowianie, właśnie Neandertalczycy i, i nasz gatunek Homo sapiens. Taka I wszyscy... komuna była wszyscy w jednym miejscu czy w różnym czasie? Skład taki. No więc no, to znaczy, w tym czasie, kiedy Denisowianie żyli w jaskini Denisowa, na ziemi i w, na tym obszarze żyli już i Neandertalczycy, i Homo sapiens. Czy oni się skrzyżowali wprost w tej jaskini, czy w innych jaskiniach albo na świeżym powietrzu, to tego nie wiemy. Ale być może nawet w tej jednej jaskini. Co więcej, z jaskini Denisowa odkryto szczątki. Dziewczynki, młodej kobiety, ale właściwie dziewczynki kilkuletniej, nazwanej Denny, po angielsku od właśnie Denisowian, która ma w połowie geny denisowiańskie i w połowie geny nandertalskie. Przy czym wiemy, że ojcem jej był Denisowianin, a matką była Nandertalka. Więcej wiemy, że ten ojciec dziewczynki miał. W swoim genomie ślady innego hominina, to znaczy ani Denisowianina, ani Nandertarczyka, ani Homo sapiens. On też się musiał, znaczy nie on, tylko jego przodkowie w linii, no w którejś tam linii, bo niekoniecznie męskiej, skrzyżował się z jeszcze innym homininem. Nieznanym nam? No, znanym nam z tych genów, które w jego genomie istnieją. Tak, tak, i... ale w tym sensie, że nie znaleziono. A skąd możemy, skoro. Nie znamy jego szczątków. No, musielibyśmy odkryć szczątki kopalne, wyciągnąć z nich geny, co zawsze jest bardzo trudne i zdarza się tylko rzadko, no i żeby te geny pasowały do tych nie, bardzo nielicznych genów, które w jego genomie zostały odkryte. Pewnie to był inny gatunek hominina. A może nie, bo na przykład jest bardzo wiele szczątków kopalnych głównie w Chinach, ale też na Bliskim Wschodzie i również w Afryce, szczątków kopalnych, które są podobne do naszych, ale nie są identyczne z Homo sapiens i nie są identyczne z Nandertalczykami. I niektórzy antropolodzy uważają, że to mogą być Denisowianie, tylko nie mam ich genów, a my, Denisowian, znamy właściwie z, no głównie z genotypu denisowiańskiego. Więc dopóki nie odkryjemy ich genów w tych szczątkach, które są dobrze znane, nawet całe czaszki, całe czaszki głównie w Chinach, które nie są takie, żeby na ich podstawie wyróżnić znany nam gatunek, ale nie znamy ich genów. Być może to są Denisowianie. Zresztą pojęcie Denisowian też jest niejednoznaczne, bo wiemy już dzisiaj, że Denisowianie z Syberii i Denisowianie z Tybetu byli zupełnie inni, znaczy zupełnie, no, tak jak inni są pigmyje, od nas, są też zupełnie inni, ale geny mają podobne. Od tych Denisowian, którzy żyli na wyspach między Azją a Australią. Oni mają inne genomy i dlatego niektórzy nazywają ich australo To będzie kolejny meandr, ale jak tak słucham pana o tych wszystkich opcjach krzyżowania, to nie mogę się nie zastanowić nad tym, czy biologicznie, technicznie, Człowiek współczesny z szympansem mógłby się skrzyżować, albo szympansy z gorylem? Czy ta odległość jest zbyt daleka już? Nie, dlatego że my mamy 46 chromosomów, a szympansy mają 48 chromosomów i wszystkie mapy trzekokształtne mają 48 chromosomów. Między nami a szympansami istnieje bariera kariotypowa, czyli chromosomowa. Do tego, żeby spłodzić potomstwo, chromosomy z plemnika i z jaja muszą się sparować. Skoro szympansy mają inną liczbę chromosomów niż ludzie, to nie mogą. Geny mają prawie takie same. Więc gdybyśmy mieli tyle samo chromosomów co szympansy, to niewykluczone. To niewykluczone zresztą w, jeszcze przed wojną. Kiedy nie mieliśmy wiedzy na temat liczby chromosomów, w Związku Radzieckim, ale chyba nie tylko, ale w Związku Radzieckim na pewno istniały instytuty, w których próbowano krzyżować ludzi z szympansami, właśnie. Znaczy nie bezpośrednio, tylko jaja ludzkie z plewnikami szympansimi i nawet. Podobno, bo nie ma naukowych prac, tylko są takie bardziej anegdotyczne na ten temat doniesienia, no te zapłodnione jaja dość długo tam się dzieliły, do momentu gastroli czy coś takiego, kiedy przestały się mm. dalej rozwijać. Więc genetycznie jesteśmy bardzo blisko siebie i pewnie. Nie byłoby to wykluczone, gdyby nie ta bariera kariotypowa. A opowie pan historię o odkryciu człowieka chińskiego? Ta czaszka znaleziona i schowana. Tak, to jest czaszka, która wykazuje... No właśnie, to jest jedna z tych licznych czaszek chińskich, które uważano, że mogą należeć do Denisowian. I rzeczywiście jest bardzo bliska Denisowianom tam... To jest jeden z tych licznych nowych gatunków, które wydzielono, bo wszyscy badacze lubią wydzielać własne gatunki, ale chyba niepotrzebnie. Mi się wydaje, że długo ten gatunek jako własny nie pożyje. Jest gatunek Homoidaltu z Etiopii, który został niedawno wydzielony. A z kolei w Gruzji, gdzie znaleziono pięknie zachowane czaszki, liczące sobie około dwóch milionów lat, ale te czaszki nie są identyczne nawet nie są bardzo do siebie podobne. Gdyby znaleziono te czaszki w różnych miejscach na świecie, to na pewno by zostały nazwane różnymi pięcioma nazwami gatunkowymi. Skoro tak nie jest, a żyją na jednym terenie, właściwie w jednym miejscu i to śmiesznie, pod ruinami średniowiecznego zamku w Dmanisji w Gruzji. I to właśnie archeolodzy, którzy tam kopali, szukając jakichś pucharów czy narzędzi metalowych raczej, no bo to średniowieczne znaleziska, to oni się dokopali pod tym zamkiem do czaszek, które ba są bardzo dziwne. No więc w związku z tym, albo trzeba by je nazwać jednym gatunkiem, no jak żyły na jednym terenie, ale tak jak mówię, może się krzyżowali ze sobą. W związku z tym, na wszelki wypadek, większość uznała, żeby je nazwać Homo erectus, chociaż. Mniejszość nazywa je Homo-Georgicus czy człowiek gruziński, ale znowu, może tych Homo-Georgicus było wiele różnych. Trzeba by nazwać je Homo-Georgicus 1, 2, 3, 4. No więc to właśnie pokazuje, jak bardzo płynne jest pojęcie gatunków w odniesieniu do nas. A czy jest Pan w stanie wskazać taki okres w historii ewolucji Homo, kiedy tych gatunków żyło jednocześnie najwięcej na Ziemi? No najlepszy okres, bo najlepiej znany, to jest okres istnienia naszego gatunku. Nasz gatunek homo sapiens istnieje na pewno od 200 tysięcy lat, a ostatnio się mówi, że może od 300 tysięcy lat. Otóż w tym czasie na pewno żyły takie gatunki, przez większość niekwestionowane, jak neandertalczycy, jak no właśnie ci deni a którzy nawet nie mają własnej nazwy gatunkowej, ale są odrębni. W tym czasie na pewno istniał zupełnie odrębny gatunek, czyli ci hobici z Flores. To jest cztery. Na pewno istnieli hobici z Luzonu. To już jest pięć. Ale prawdopodobnie żyli też jeszcze inni ludzie. Na przykład w chińskiej jaskini jelenia, Odkryto szczątki zupełnie młode, bo jeszcze nawet młodsze od tych hobitów, które mają bardzo archaiczne cechy. No właśnie, bo jeszcze trzeba by dodać do tego pitekantropa, homo erectus, który w Chinach też żył w czasie, kiedy nasz gatunek istniał. To już jest sześć. O, w Afryce, widzi pani, się, w Afryce niedawno odkryto w jaskini w RPA no fantastyczne zupełnie szczątki, bo tam tysiące szczątków ludzkich i tylko ludzkich, ani jednej kości zwierzęcej, saczej, nie licząc bardzo nielicznych nietoperzy. Tam odkryto, no to już jest zupełnie inny gatunek, który nazwano Homo Naledi i który żył jakieś 200 tysięcy lat temu. To co to było? Cmentarzysko? <laughs> Właśnie. No to może opowiedzmy o Homo Naledi. Mhm. To jest bardzo niedawne odkrycie. Ono notabene było właściwie transmitowane na żywo w internecie, bo antropolog południowoafrykański Lieberger, który jest takim enfant terrible. On, on ma często dziwne koncepcje, które potem się okazują prawdziwe. I to on właśnie odkrył, ale nie osobiście, te kości. Dlaczego nie osobiście? Dlatego, że Berger jest człowiekiem bardzo tęgim, mówiąc tak dość delikatnie. A taki syfon, który za wejściem do jaskini... Rising Star, czyli wznosząca gwiazda, prowadzi jest bardzo wąski. Taki mniej więcej jak do tych chłopców z Tajlandii, co był. Tam tylko niektórzy mogli się przecisnąć, a jacyś speleolodzy odkryli te kości. Oni się przecisnęli przez ten syfon, potem jeszcze przez dość długi taki korytarz i dotarli do dużej sali, gdzie na powierzchni osadów jaskiniowych leżały porozrzucane niezliczone kości. No i pokazali zdjęcia Libergerowi on stwierdził, że to muszą być homininy, no ale on sam się tam nie dostanie, bo nie ma na to żadnej siły, trzeba by rozsadzić ten syfon i dało ogłoszenie do internetu, poszukujemy speleolożki, ale właśnie nie speleologów, speleolożki młode, bardzo szczupłe, które mają pojęcie antropologii. Tam się zgłosiło do niego kilkanaście dziewcząt. On wybrał sobie te najszczuplejsze i to one tam dotarły z kamerami, a Lieberger siedział w namiocie przed jaskinią i to obserwował, co one odkrywały. I w ten sposób odkryto homo naledi. Teraz pytała pani, czy to cmentarzysko. No, Jakieś cmentarzysko tak, bo skoro tylko byli ludzie, a nie było zwierząt, to znaczy, że oni tam zostali celowo wrzuceni. Zresztą sami się pewnie też nie przecisnęli przez ten syfon, on wtedy wyglądał inaczej na pewno, tylko z góry prawdopodobnie byli wrzucani przez ich współplemieńców, co zresztą świadczy o pewnej kulturze. W kulturze, w sensie antropologicznym. Znaczy, pozbywanie się zwłok jest jedną z oznak naszego gatunku i pewnie Nandertalczyka, ale nie innych, bo inni raczej tak nie, nie działali. No więc w jakimś sensie to było cmentarzysko. Ale kiedy potem dokładnie zbadano w szczególności czaszkę, a także stopy i dłonie. Tych osobników, którzy tam zostali zrzuceni, to okazało się, że mają taką mozaikę cech bardzo nowoczesnych. Właśnie stopy i dłonie były bardzo nowoczesne, nieodróżnialne od człowieka współczesnego. Natomiast czaszka była bardzo prymitywna, i wielkość mózgu tych homonaledi. Była no dobrze poniżej 1000 cm sześciennych, a nasza jest tak około 1500-400 cm3. Ich była, mówię, dobrze poniżej 1000, więc tam pewnie nawet między 600 a 700 cm3. To jest wielkość Homo habilis, który żył no mniej więcej 2,5-2 miliony lat temu. A on żył 200 tysięcy homonaledi. Więc to znowuż jest taki przedziwny gatunek, który został odkryty zupełnie niedawno, no i który też nie pasuje do obrazka, mówiąc młynarskim. I teraz jesteśmy tylko my, tak jak o tym mówiliśmy, i pan mówi, że tak musiało być? No Jeżeli przyjmiemy hipotezę jednego gatunku, że jeden gatunek zajmie jedną niszę ekologiczną, jeżeli naszą niszą jest Ziemia, to tak, to może istnieć tylko ich gatunek, ale fakty to potwierdzają, bo jak mówię, no było pięć co najmniej gatunków żyjących razem z nami i wszystkie one po spotkaniu się z nami wymarły. To nie znaczy, że myśmy ich wybili, to tylko znaczy, że myśmy ich wyparli z tego gatunku, z tej niszy ekologicznej. No więc chyba tak, to dopiero dzisiaj uważamy, że wszyscy ludzie.

Są równi, powinni się kochać, i tak dalej. Ale kiedy Anglicy przybyli na Tasmanię, wracając do Tasmanii, to oni wcale nie uważali Tasmańczyków za ten sam gatunek i od razu pierwsze co zrobili, to zaczęli ich po prostu wyżynać. Dopiero pod sam koniec, jak już zostało kilkudziesięciu Tasmańczyków, się zreflektowali i założyli dla nich takie zołtko trochę większe, rezerwat, i tam oni już żyli w warunkach, można powiedzieć, cieplarnianych, no bo postanowili ten dziwny okaz utrzymać przy życiu. Ja zwrócę uwagę pani przy okazji, że Anglicy nie uważali również aborygenów australijskich za ludzi. Skąd wiemy to na pewno? No choćby stąd, że byli pokazywani w ogrodach zoologicznych oraz są książki angielskojęzyczne z Australii, ale też i z Anglii, gdzie oni występują w rozdziale fauna Australii. No właśnie, tak jak myślę sobie oh. o tym, że skoro jesteśmy tak wrażliwi na wszelkiego rodzaju podziały, tak łatwo jest wprowadzać podziały między nami, społeczne, międzynarodowe, użyję tego słowa rasowe, chociaż wiem, że się od tego odchodzi, ale żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Rasizm, rzecz niestety cały czas funkcjonująca, to gdyby było więcej homo, to mielibyśmy jeszcze gatunkowizm w ogóle już wojny między Ale ja sobą. myślę, że wtedy byłoby łatwiej. Ale Naprawdę? zresztą... Dlaczego? No myślę, że tak. Tylko wie pani, no znowuż, zaraz do tego przejdę, ale no jeżeli Czyli myśmy się krzyżowali z neandertalczykami i to na dużą skalę. No, ta dziewczynka Deni pokazuje, że to krzyżowanie musiało być bardzo częste, no bo gdyby było powiedzmy jeden na milion, to byśmy takiej kości nie znaleźli. A skoro znaleźliśmy wśród dosłownie kilkunastu kości z tej jaskini przypadki różnych krzyżowań, to znaczy, że to musiało być częste. Ja za chwilę przejdę do tego, a jak nie, to proszę mi przypomnieć, ale jeszcze tylko powiem o jednym. Z jaskini Pesztera Kuozy. To jest po rumuńsku jaskinia Pesztera Pieczara. Pesztera Kuozy to są kości, czyli jaskinia kości. Z tej jaskini znaleziono piękną czaszkę o wieku 40 tysięcy lat, mniej więcej, z której udało się Wyekstrahować DNA. I to jest nie tylko najstarsza czaszka, tak zachowana w Europie, człowieka współczesnego, bo tak wskazuje czaszka, że to jest człowiek współczesny, ale to DNA pokazało, że tam jest bardzo dużo domieszek neandertalskich około 7-8% to może nie jest aż tak dużo, bo my mamy około 2%. Ten człowiek rumuński miał dużo, ale co więcej, miał bardzo długie odcinki chromosomów neandertalskie. A z każdym kolejnym pokoleniem po skrzyżowaniu się te odcinki się skracają. On miał na tyle długie, że można powiedzieć, kiedy doszło do skrzyżowania się tych dwóch osobników. No i wychodzi, że ten osobnik z jaskini rumuńskiej miał neandertalskiego przodka między 3 a 5 pokoleń wstecz. No 3 pokolenia to znaczy dziadek, no więc on mógł mieć dziadka neandertalskiego. I znowu, ponieważ jest jedyny tak stary okaz i tak dobrze zachowany, a już trafiliśmy na ślad krzyżowania, to znaczy, że te krzyżowania musiały być częste. A teraz wracam do pani pytania. W mojej sugestii, że byłoby jeszcze gorzej na Ziemi, gdyby było więcej gatunków, bo byłoby jeszcze więcej nienawiści, podziałów. No więc właśnie. I tak dalej. No może nie, dlatego że skoro tak często się krzyżowały różne gatunki, to może wtedy różnice biologiczne były może większe niż. By były dzisiaj powiedzmy między Homo sapiens a innymi gatunkami, ale różnice kulturowe były mniejsze. A u nas te ale... bariery są głównie kulturowe. To, że my się nienawidzimy między sobą, to nie dlatego, że inaczej wyglądamy, bo na terenie Bośni mamy. Trzy narody Bośniaków, Serbów i Chorwatów, którzy się wzajemnie wyżynali, mimo że genetycznie nie różnią się w ogóle, językiem nie różnią się w ogóle. No ale jakbyśmy mieli jeszcze dodatkowe homo, ewidentnie inny od nas gatunek no to mamy prosty podział. My to homo sapiens, tamci to homo coś tam, my jesteśmy fajni, ich nienawidzimy dawaj ich bombą atomową. No. Może, to jest możliwe. Tylko, żeby istniały różne gatunki, to było możliwe, a nawet było moim zdaniem prawdopodobne. Żeby istniały różne gatunki, to one musiałyby się rozwijać w izolacji. Tak jak chobici na flores albo luzończycy na luzon. Otóż była taka możliwość i to moim zdaniem prawdopodobna, że tylko że hobici na flores nie mogli się bardzo rozwijać, bo to bardzo mały obszar. A wiemy na pewno, że zaawansowanie naszej kultury zależy od wielkości obszaru, na którym się rozwijamy. To badano na wyspach Polinezji i im większa wyspa, tym więcej kulturowych artefaktów. I to jest dość łatwe do wyjaśnienia. Hobici nie mieli szans na rozwój wielkiej cywilizacji. Luzończycy też. Ale już Amerykanie tak. Otóż przed Wejściem Homo sapiens do Ameryki nie było innych ludzi w Ameryce, a to wejście nastąpiło bardzo niedawno, bo kilkanaście tysięcy lat temu zaledwie bardzo niedawno, w czasach historycznych otóż około 50 tysięcy lat temu w Azji żyły trzy gatunki i to te gatunki były typowo azjatyckie, a nasz był przybyszem z Afryki a one się rozwijały na miejscu. Neandertalczycy, Denisowianie, i jako kolonista z importu Homo sapiens. Otóż na pewno i Denisowianie, i Neandertalczycy mieli znacznie większe zasięgi geograficzne niż te, które znamy do dzisiaj, no bo znamy tylko z wykopalisk archeologicznych lub z genów. Więc oni mieli bliżej do cieśniny Beringa niż my. A to cieśniną Beringa i pewnie nie było innej drogi, ludzie się dostali do Ameryki. Otóż nie trudno sobie wyobrazić, że albo Neandertalczycy, albo Denisowianie przed nami wchodzą do Ameryki i zajmują błyskawicznie obie Ameryki. Bo wiemy, że po wejściu do Ameryki homo sapiens pojawił się na Ziemi Ognistej niewiele więcej niż tysiąc lat od zdobycia Ameryki. Gdyby tak było, to ta nisza amerykańska zostałaby zajęta przez inny gatunek i Kolumb mógłby sobie odkryć, ale pewnie to oni by tam byli u siebie. No i może oni by wytworzyli cywilizację na tyle potężną. Albo oni odkrywaliby nie... nas. Albo oni by nas wcześniej odkryli, tak. No więc no tak, pewnie pani ma rację. No, nie, nie wiemy, jak by wyglądało to spotkanie. Zresztą co to znaczy spotkanie różnych gatunków? Wrócę do Anglików. Oni, odkrywając Australię, odkryli dwa różne gatunki według nich. Przecież nie badali genów. Geny pokazują, że to jest wspólny gatunek, ale powierzchowność nie pokazuje, że to jest wspólny gatunek i stopień cywilizacyjnego zaawansowania też nie pokazuje, że to jest wspólny gatunek, więc Wedle nich oni mieli rację, nie uznając oborgenów czy Tasmańczyków za gatunek ludzki. Dopiero trzeba było misjonarzy, którzy mówili, że Pan Bóg kazał wszystkich ludzi kochać i im przekazać dobrą nowinę. To właśnie misjonarze z nich zrobili ludzi. To na koniec. A czy my możemy być wspólnym przodkiem dla innych gatunków, dwóch, trzech, czterech, które z naszej linii gdzieś tam się rozwiną? Pani mi zadaje pytania nierozwiązywalne, ja oczywiście nie wiem. I nikt oczywiście tego nie wie. Ale odpowiem nie, dlatego że, i to już ewolucjoniści i antropolodzy albo wiedzą, albo wielu z nich uważa, że wie, że nasza ewolucja się Albo skończyło, albo bardzo w każdym szybko kończy i za parę pokoleń się skończy zupełnie. Zwłaszcza wtedy, kiedy przestaniemy rodzić metodą naturalną. Jeżeli będziemy rodzić metodą nienaturalną, ona jest znacznie prostsza i znacznie logiczniejsza i znacznie bardziej rozsądna. To wtedy nie będziemy podlegali, już nie podlegamy, już nie podlegamy, bo od czasu, kiedy wynaleziono kontrolę urodzin. U tych ludów, które ją stosują, no jak wiemy, nie wszystkie mogą, ale ci, którzy mogą, a coraz więcej ludzi może i stosuje ją na wielką skalę, dobór naturalny przestał albo przestaje działać. Podobnie z medycyną. Od czasu, kiedy medycyna pozwala utrzymać przy życiu praktycznie wszystkie noworodki. Które są w miarę zdrowe, no to dobór naturalny przestaje działać albo nawet przestał działać. Ale oczywiście to ma znacznie dalej idące konsekwencje, bo nie chodzi tylko o medycynę i o kontrolę urodzin, ale też o samą cywilizację. Kiedy staniemy się w pełni cyborgami, a już jesteśmy po części, nie muszę mówić, ile ja mam już części wymienionych w organizmie, na, na przykład soczewki w Przecież. Ludzie bez możliwości widzenia padali ofiarą doboru naturalnego w postaci różnych zjawisk, takich jak drapieżniki, na masową skalę, a dzisiaj nie. Dobór naturalny przestaje działać. Kiedy staniemy się w pełni cyborgami, no to nie ma mowy o ewolucji biologicznej. Dlatego odpowiedź na to, czy z naszego gatunku wyrośnie inny gatunek biologiczny, odpowiadam. Nie, mówiąc biblijnym językiem tak, tak, nie, nie, bo gdybym chciał tak naprawdę odpowiedzieć, to byśmy do rana no to dyskutowali. To, to, jeszcze posiedzieli. to jest pomysł na kolejny odcinek o kończącej się ewolucji człowieka, a tymczasem bardzo dziękuję dr Marcin Ryszkiewicz, geolog, ewolucjonista, gościu w Radiu Naukowym. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Wymęczyłam pana trochę. To zaraz. jest bardzo męczące. Znacznie bardziej niż ciężka praca fizyczna, naprawdę. Dziękuję. Radio naukowe. Bardzo dziękuję za zostanie z nami do końca. Jestem szalenie ciekawa Waszej opinii na dwa tematy. Czy przekonuje Was wizja, że jesteśmy jedynym tak inteligentnym gatunkiem w kosmosie? Oraz czy zgadzacie się z tym, że na Ziemi jest miejsce tylko dla jednego inteligentnego gatunku, że nawet jakby te ośmiornice były tak super inteligentne, to wreszcie doszłoby do wielkiej wojny między nami a nimi, na przykład. Wiecie o co chodzi, bo wiadomo, że nikt poważny współcześnie wielu gatunkom zwierząt inteligencji nie odmawia. Chodzi tutaj o specyficzną inteligencję, która jest zdolna doprowadzić do stworzenia cywilizacji. Dajcie znać w komentarzach, a w odcinku numer 116 będzie o ziemiach odzyskanych. Myślę, że to będzie bardzo interesujący odcinek dla wielu z Was, mających w rodzinie historię, osadnicze, przesiedleńcze z jednych kresów na drugie. W tym odcinku wystąpi badaczka, która prowadzi studia etnograficzne, a interesuje się między innymi studiami nad rzeczami. Bardzo interesujące podejście. Polecam Wam już teraz, a tymczasem... Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!